Cześć, dzisiaj ja pokażę Wam jak zmodyfikować standardową lampę pod sufitki z Volkswagena Golfa 4 by posiadała tak zwane nastrowe podświetlanie Ambiente które były w lampkach na przykład w większości modeli Audi, w nie Passacie B5 czy w Skodzie Super Modyfikacje możecie wykonać również na innych lampkach to znaczy taką jak ma jest w boże, taka jak jest w Passacie B5 i w innych samochodach, w których posiadają właśnie taką lampkę Podsufitki. Co to jest w ogóle nastrojowe podświetlanie ambientem? Są to po prostu dwie takie diody umieszczone oryginalnie w lampce w Pasacie V8 i w, w, w Audi, które świecą i podświetlają nam tutaj nastrojowo konsolę środkową, okolice naszej skrzyni biegów, popielniczki. Teraz co przede wszystkim potrzebujemy do takiej modyfikacji, by ze zwykłej standardowej lampki, taką jak ja tutaj posiadam, zrobić lampkę z pasata V8? Przede wszystkim muszę sobie kupić jakąś lampkę, która oryginalnie posiadała właśnie podświetlanie ambientę. Ja tutaj zakupiłem sobie lampkę z Audi a4, Cabriolet. Jak widzicie, ona tutaj ma dwie właśnie takie diody, które świecą identycznie na czerwono, tak jak jest to w pasacie b czyli ona idealnie pasuje do wnętrza golfa 2. Natomiast w Skodzie super, musicie uważać na to. Ponieważ one podświetlanie wnętrza miały całe na zielono Także nie będzie Wam to do końca pasowało I pierwsze co, demontujemy sobie naszą oryginalną lampkę pod sufitki Ja Wam tylko tutaj na szybko pokażę jak zdemontować tą lampkę Ściągamy tą plastikową osłonę Tutaj mamy dwie śrubki, wykręcamy te dwie śrubki I tu po bokach mamy dwa takie klipsy, które delikatnie odciągamy I lampka nam wychodzi Jak to dokładnie zdemontować pokazuję Wam w tym filmiku u góry Teraz mamy naszą lampkę z golfa czwórki w ręce I idziemy z nią do domu, żeby zmodyfikować po prostu naszą tą lampkę Tak by posiadała podświetlanie z Teraz musimy odpowiednio umiejscowić naszą diodę. Jak już do końca, jest co sugerować się lampką, która jest oryginalnie w pasacie W8, ponieważ ona ma delikatnie inne umiejscowienie przycisków, więc my w naszej oryginalnej lampce musimy inaczej ustawić po prostu diody, żeby one dobrze świeciły. I teraz co ważne, nie należy dawać tej diody zbyt blisko tutaj, tej krawędzi. Będziemy mieli problem z później zamontowaniem naszej lampki, ponieważ nie będzie tutaj na tyle miejsca, żeby po prostu ta lampka potem weszła. I teraz tak, najlepiej sobie założyć, że środek naszej diody, czyli miejsce, w którym będziemy wkładali wiertło, będzie mniej więcej na tej samej wysokości co dół tej kratki pierwszej, czyli gdzieś tutaj sobie dajemy. I najlepiej sobie zaznaczyć to jakimś markerem, mniej więcej sobie założymy odległość, i tutaj. Gdzie zrobiłem tą kropkę, musi być środek naszej diody. Teraz, jeśli chodzi o drugą, lewą diodę, musicie wziąć mniej więcej taką odległość, jak macie tutaj czyli załóżmy, jest to gdzieś tutaj ale musicie ją delikatnie przesunąć bardziej w prawo, czyli bardziej do środka lampy. Ponieważ, jak dacie idealnie tej samej odległości, napotkacie tutaj kawałek plastiku, który ja już sobie tutaj wcześniej uciąłem, ułamałem, ponieważ on nam tutaj przeszkadza i nasza dioda, mniej więcej, środek naszej diody wypadnie gdzieś, tak mniej więcej. Tutaj. Dlaczego akurat przesuwamy ją delikatnie, ponieważ ucięliśmy ten plastik, ponieważ jak tutaj widzicie, jest taka dziurka w tym plastiku i jakbyśmy wiercili, to wtedy tu nam się bardzo rozwierci. Możemy również sobie, żeby była w miarę prosta linia, przykleić taką karteczkę, żebyśmy zachowali w miarę ładny poziom. Jak już wspominałem, bierzemy podobną odległość tutaj. Zwiększamy ją delikatnie ku środku. Odmierzamy sobie i mniej więcej środek naszej drugiej diody lewej powinien być tutaj, i możemy teraz wiercić dziury. Bierzemy wiertarkę. Zaczynamy sobie najlepiej od małego wiertełka, czyli numer 4, żeby ładnie się tutaj najpierw wiercić w naszą lampkę. Dopiero potem powiększamy. Ja sobie wziąłem, jak widzicie, tutaj wiertło do drewna, ponieważ ono ma, ma taką ładną, zaostrzoną cieniutką końcówkę, i wtedy łatwo jest nam wbić nasze wiertełko w nasz otwór, który chcemy zacząć wiercić. Przewierciłem się przez pierwszą naszą warstwę. Teraz delikatnie dociskamy tą wewnętrzną stronę naszego plastiku i wiercimy dalej. Przewierciłem się na wylot. Samo robimy z drugim otworem. Róbcie to powoli, delikatnie, małym wiertełkiem, ponieważ jak widzicie, otwór mu jest prawie że idealny, równy. My mamy teraz wstępnie przewiercone nasze otwory. Musimy teraz nasze tutaj dwa plastiki rozpołowić, ponieważ od wewnętrznej strony naszej lampki. Otwory muszą być większe, ponieważ nasza dioda musi przejść przez cały ten plastik i oprzeć się praktycznie tutaj na tej dziurce. Dlatego tu robimy od środka większe otwory, natomiast tutaj od strony zewnętrznej otwory są mniejsze, ponieważ zobaczcie sobie, sama dioda nie jest jakaś bardzo duża, ale jakby sama ta tutaj obudowa, która jest potrzebna, ponieważ jest tu ukierunkowany strumień odpowiednio, tej diody jest większa i całe jakby to musi. Wejść do naszej lampki. Jak teraz rozłożyć naszą lampkę? To jest dość tutaj proste. Tutaj mamy nasz przycisk, którym przesuwamy, musimy odblokować naszą prężynkę. wtedy zdejmujemy naszą blaszkę, i tutaj nasz przycisk, który się przesuwa, wtedy on nam odchodzi. Natomiast cały, cały tutaj ten plastik jest na zaczepach. Zapamiętujemy, jak ta blaszka jest złożona i wypychamy nasz. Przycisk. Teraz zabieramy się za rozłożenie tych dwóch tutaj, tych części. Oto jest na, na wcisk. Tu sobie również otwieramy naszą czystą obudowę, zaślepkę na naszej żarówki, żeby było nam łatwiej zdjąć. Dobra, rozmontowaliśmy nasze dwie części. To sobie na razie odkładamy na bok. Zajmujemy się stroną tą. Wewnętrznie. Bierzemy wiertło numer 5, przygotowujemy sobie gdzieś na boku 6 i 8, ponieważ musimy to rozwiercić wiertłem na sam koniec. 8, Jedna. teraz drugi otwór. Zmieniamy teraz na wiertło 6 i teraz 8. Gdy już przewierciliśmy sobie to wiertłem 8, ucinamy nadmiar plastiku. Teraz mamy to już w miarę podcięte. Cała dioda musi wejść w nasz otwór. Jak widzicie, otwór nasz jest jeszcze delikatnie za mały, i jeden, jak i drugi. Dlatego musimy jeszcze delikatnie rozwiercić nasze dziurki. Tak, gdy już wiert wiertłem ósemką, przewierciśmy na tyle nasze otwory, że diody wchodzą. Bezproblemowo, czyli zobaczcie sobie, one tutaj idealnie całkowicie wychodzą przez ten nasz plastik. Jedną diodę sprawdzamy, również drugą diodę, również całkowicie ona wychodzi. Co warto jeszcze sobie tutaj to wszystkie tu mocowania w naszej diodzie, ponieważ są one nam niepotrzebne. A tylko one będą nam przeszkadzały przy, przy montażu. Dobra, gdy teraz już mamy nawiercone nasze tutaj otwory, najlepiej sobie teraz założyć znowu naszą obudowę, żeby wiedzieć, na ile nasze otwory tutaj teraz nam zeszły od naszych, że tak powiem, e, otworów, które pierwotnie zakładaliśmy, i zweryfikować, jak musimy nasze tutaj kolejne otwory nawiercić. Czyli przykładamy sobie naszą diodę. E, musimy pamiętać, że przewody muszą być skierowane w stronę zewnętrzną, ponieważ jak już wcześniej wspominałem, te diody są kierunkowe. Zobaczcie sobie. One świecą delikatnie pod innym kątem i jedna z diod musi być tutaj skierowana w tą stronę. Musimy ją docisnąć do samego końca i zobaczymy jak widzimy delikatnie tutaj otwór nam, naszej diody zszedł do góry. Także następne wiercenie wiertłem piątką musi być delikatnie w tą stronę bardziej skierowaną. Patrzymy również, jak druga dioda, ta, która jest bardziej kierunkową diodą. Tutaj również widzimy, że delikatnie do góry musimy wiercić. Także zabieramy się teraz za przewiercenie dziurek zewnętrznych większym wiertłem. I znowu tutaj przykładamy teraz naszą diodę. Sprawdzamy, jak tu wygląda umiejscowienie naszej diody. Widzimy, że delikatnie dioda jest przesunięta do góry, także musimy delikatnie rozwiercić tutaj otwór do góry. To jest tutaj teraz najtrudniejsze, żeby zsynchronizować ten nasz zewnętrzny otwór do tego otworu tutaj wewnętrznego. Wkładamy również drugą diodę. Jak widzicie delikatnie tutaj te diody mi się rozeszły, to znaczy ta wewnętrzna strona budowy delikatnie przesunęła się względem tej zewnętrznej, dlatego musiałem tutaj delikatnie rozwiercić nasze otwory wewnętrzne, by mieć możliwość regulacji naszej diody troszkę do przodu, trochę do tyłu, by one idealnie świeciły na sam środek. Dobra, gdy sobie to mniej więcej ustawiliście, teraz najlepiej sobie wziąć mały papier ścierny i sobie delikatnie wyszlifować tutaj te brzegi. Jak widzicie, one są nie do końca gładkie, idealne. Zwykłym papierem ściernym delikatnie sobie to przeszlifować. Teraz musimy wkleić nasze diody. Albo je wklejamy jakąś kropelką super glue. Ja akurat będę to robił klejem na ciepło. Możecie rzeczywiście wasze diody przyspawać. Co warto przed przyklejeniem diody? Przede wszystkim umiejscowić je odpowiednio, gdy je tutaj włożycie i wepchniecie, to tak, żeby wasza dioda była na akurat ta prawa na samym środku. Dlatego ja mam troszkę tutaj większy otwór, ponieważ mam możliwość tutaj manewrowania góra-dół. Natomiast tutaj również, ta akurat z tą diodą jest, która jest pod kątem, większy problem, ponieważ ona świeci pod kątem i nie możecie do końca sugerować się tym, by ta dioda, tutaj środek naszego otworu. Tak idealnie równo z naszą diodą, ponieważ widzicie, ona świeci pod kątem. Ona jest delikatnie inaczej ścięta. Nie wiem, to tak widać na filmiku, ponieważ ona musi świecić w tą stronę, bardziej w stronę tunelu. Więc ona musi być delikatnie przesunięta, tak żeby zarazem ta dioda nie po prostu, nie, ten strumień światła nie haczył tutaj o naszą obudowę, ale też nie może być ona zbyt bardzo tak, żeby ona świeciła prosto. Także bierzemy się zaklejenia, ja akurat to kleję pistoletem na ciepło. Diody wklejamy Następujący sposób, czyli wszystkie przewody muszą być w przodu, czyli wklejamy ją w ten sposób. I najpierw sobie ustawić sobie wasze diody, żeby były akurat one idealnie na samym środku. Gdyż macie Waszą diodę mniej więcej ustawioną, delikatnie sklejcie sobie tylko ją z jednej strony, żeby wam po prostu złapało. I teraz nie klejcie dalej, tylko poczekajcie aż klej wam zastygnie. Żebyście mieli ewentualne tutaj jeszcze jakieś możliwości. Przesunięcia diody w jedną bądź drugą stronę. Teraz po takim wstępnym podklejeniu naszej diody, gdy widzimy, że dioda jest już dobrze ustawiona, podklejamy ją już w całości. Teraz czekamy, aż klej nasz zastygnie. Nie róbcie, po prostu nie klejcie od razu drugiej diody, gdy wasz ten klej jeszcze nie zastygnął, ponieważ zmieni się położenie tej diody i cała robota jest bez sensu. Klejamy drugą diodę, ustawiamy, wklejamy ją. Najpierw tak jak robimy z tamtą, delikatnie łapiemy. Dajemy klejowi zastygnąć. Czekamy chwilę, zanim, zanim klej zastygnie. Potem, jak nasz klej zastygnie, możemy, możemy teraz jeszcze sobie zweryfikować, czy nasza dioda jest dobrze ustawiona. Teraz, już nasze diody są przyklejone, mamy je dobrze umiejscowione. Pamiętamy o ponownym zamontowaniu naszego przesuwnego przycisku. Wkładamy nasz przycisk od strony tutaj zewnętrznej. Wkładamy naszą blaszkę, pamiętając, jak ona, jest, jak ona była wcześniej umiejscowiona. Dopychamy ją do samego dołu i teraz musimy prężynkę włożyć i zablokować ją. I teraz zabieramy się za lutowanie. Potrzebne są Wam dwa około 2-2,5 metrowe przewody, żeby połączyć je z naszymi tutaj przewodami z naszych diod. Czemu takie długie? Ponieważ musimy nasz kabel pociągnąć górą pod sufitki do lewego słupka A, po słupku A w dół, potem musimy się dostać do deski rzeczy i musimy na przykład sobie piąć w przełącznik od świateł bądź w regulator oświetlenia kokpitu. Teraz przygotowujemy sobie nasze przewody, czyli obcinamy końcówki. Tak przygotowane nasze przewody z widocznym żyłką, są gotowe do przylutowania. Teraz musimy to samo zrobić tutaj na końcówkach kabli, czyli ściągamy nasze osłony. Musimy nasze przewody, jedne jak i drugie, czyli te z lampki, jak i te z naszych przewodów, które będziemy ciągnęli w instalacji samochodu, musimy sobie je po prostu wszystkie po kolei ocynować. Pokażę Wam jak to zrobić, bo nie każdy musi wiedzieć. Potrzebna jest nam oczywiście do tego nagrzana lutownica, cyna oraz może i bardzo dobra jest do tego kalafonia. Czyli bierzemy sobie jedno takie zakończenie naszego Przewodu, bierzemy sobie naszą cynę, lampkę możemy sobie odłożyć na bok w tym momencie, czyli nagrzewamy sobie nasz przewód, gdy jest on już wystarczająco nagrzany. Wystarczy dotknąć naszą cynę przewodu i ona powinna się stopić. Teraz robimy z każdą końcówką przykładamy i nakładamy cynę, i mamy teraz wszystkie nasze przewody ocynowane. Możemy sobie na chwilę obecną naszą lutownicę odłożyć na bok. Sprawdzamy, czy wszystkie przewody są dobrze ocenowane, czy mają odpowiednią ilość. Ja zalecam Wam nie lutowanie tych końcówek. Pokazam wam, jak oczywiście polutować, żeby po prostu wiedzieć, jak to przylutować przy włączniku świateł. I wam polecam tak zwane złączki, gdzie z jednej strony sobie wkładamy nasz przewód, który chcemy połączyć, czyli na przykład w tym wypadku nasz ten przewód wciskamy go do samego końca. On się nam zablokuje. Widzicie? Jest opór. Natomiast z drugiej strony wkładacie nasz drugi przewód, który chcecie. Połączyć i przeciągnąć potem do samochodu, również go tam wciskacie do końca. i Mamy tutaj szybko złączki, i przy demontażu naszej lampki odkręcacie sobie ją, demontujecie i taką szybko złączkę po prostu musicie ten przewód delikatnie rozłączyć i możecie zdemontować. Jak to, jak to przylutujecie no to jest wtedy już problem, bo albo tniecie kable. Także ja polecam Wam takie szybko złączki. Złączamy sobie jedną tutaj przewód z drugim przewodem. Na drugim robimy to samo z taką lampką. Idziemy sobie z naszą lampką do samochodu. Gdy teraz jesteśmy w samochodzie, mamy spięte nasze przewody szybko złączkami. Tutaj akurat mam jedną szybko złączkę. Pierwsze co robimy to przyciągamy kabel, kładając go, i lecimy z nim pod sufitką aż tutaj do słupka. A słupkiem ma, natomiast lecimy tutaj do dołu. Zabieramy się za demontaż naszego słupka A. On jest tutaj od góry. Musimy po prostu tutaj włożyć rękę i wysunąć cały słupek. Drony, jakby środka samochodu. On jest na takich zwykłych, chyba 3 czy 4 klipsach, jak się nie mylę. Po prostu ciągniemy go od góry tutaj do siebie. Nie bójcie się, on trochę będzie strzelał. Ten słupek. Zobaczcie sobie. Tutaj ten słupek ma miejsca, w którym mocują się nasze klipsy, natomiast tutaj mamy nasze klipsy dajemy sobie słupek na bok i tutaj będziemy szli naszym przewodem tak jak tutaj idą nasze wszystkie kable możemy sobie do lepszego dostępu pod suficie, żeby ją delikatnie odsunąć od samego dachu możemy sobie zdjąć tą uszczelkę i teraz macie lepszy tutaj dostęp do podsuficy najlepiej sobie jest odkręcić tutaj nasze słoneczniki ponieważ wtedy mamy lepszy dostęp tutaj po lewej stronie widzicie jedną zaślepkę jeśli chodzi o śrubę mocującą ściągamy tą zaślepkę, odkręcamy śrubkę po wykręceniu tej Śrubki zsuwamy w stronę pasażera, ciągnąc naszą całą osłonę. Teraz, żeby to wymontować, musicie zrobić taki ruch, jakby do siebie i do dołu. Teraz wam pokażę o co tu chodzi. Na zasadzie to jest teraz mocowane. Zobaczcie sobie. To jest na takim elemencie. I teraz jak to sobie zdemontujecie, delikatnie pociągniecie do siebie przewód z kostką, macie lepszy dostęp do odsunięcia tutaj pod cofitki i przeciągnięcia tego przewodu, który idzie tutaj pod cofitką. Mi on już wyszedł, mam ten przewód, przeciągnę sobie go w większej ilości. I teraz to samo robimy z drugim przewodem. I teraz, gdy już udało Wam się przeciągnąć wasz przewód, wyszedł wam tutaj przy półku. I teraz już mamy tutaj naszą lampkę z podłączonymi przewodami. Podłączamy lampkę. Przed jej montażem sprawdzamy, czy. Wszystko działa tak jak powinno. Możemy przy okazji sobie tutaj te połączenia naszych szybkozłączek taśmą izolacyjną zabezpieczyć, żeby też jakby coś się nam nic nie obijało. Gdy mamy już to zabezpieczone, tutaj na razie tego nie składamy, ponieważ najpierw musimy sobie to podłączyć i zobaczyć czy nam to działa. I teraz gdy mówimy o naszym podłączeniu, przeciągnęliśmy sobie nasze przewody pod sufitką tutaj do słupka. A ściągamy tutaj naszą uszczelkę jeszcze troszkę niżej, żebyśmy sobie tutaj mogli przejść naszymi przewodami. Najlepiej zdemontować sobie jeszcze tutaj tą osłonę, gdzie mamy bezpieczniki. Otwieramy sobie tą klapkę. Ciągnąc do siebie, wychodzi nam osłona tego boku. Tutaj nie jest trzymać nas na żadnych śrubach. Po prostu musicie to wyciągnąć do siebie. Odkładacie sobie to na bok. Teraz te przewody przeciągamy za naszą deską rozdzielczą. Przeciągnęliśmy sobie przez konsolę. Musimy teraz te przewody przeciągnąć w przedniej części. Jak zdemontować tą przednią część? Pokazuję w tym filmiku. Najpierw tutaj w światło świata wyciągnąć. Odkręcacie jedną śrubkę na Torxa T20. Wyciągacie. Wasz nawiew do przodu i macie zdemontowany tutaj nawiew i macie dostęp do przewodów, do których się będziemy podłączali. Ja się akurat podłączę do tych samych przewodów, co podłączałem się wcześniej z oświetleniem tutaj kratek nawiewów w zbory, czyli do regulatora natężenia światła, nie do samego włącznika światła. Także ja sobie ten przewód przeciągam teraz przodem, ja sobie dodatkowo ten przewód taśmą izolacyjną chliłem, żeby po łatwiej mi go było gdzieś tutaj Przeciągnąć przez tą deskę rozdzielczą, ponieważ jest on wtedy sztywniejszy. Zabieramy się za lutowanie dwóch przewodów do przewodów w kostce z regulatora. już mamy tutaj nasze przewody polutowane. Sprawdzamy, czy nasza lampka na podcyfice działa, czy świecą się diody. Jeśli tak, możemy wszystko składać w odwrotnej kolejności, czyli mocujemy nasz nawiew, mocujemy nasz włącznik światła. Gdy zamontowaliśmy sobie tutaj już nasz nawiew, teraz dobrze byłoby tutaj sobie uporządkować nasze przewody, które dołożyliśmy. Zakładamy nasz bok, czyli wkładamy go w zaczepy. Dokładnie go wszędzie tutaj dobijamy, żeby wszystkie tutaj mocowania weszły w swoje miejsca. Sprawdzamy czy wszystko się trzyma. Teraz najłatwiej będzie nam zamontować słupek a, a. Na sam koniec zamontujemy uszczelkę. Zaczynamy od dołu. Wkładamy nasz słupek tutaj mocując go na dole. Teraz wkładamy naszą uszczelkę na miejsce. Ponownie montujemy nasze słoneczniki, osłony przeciwsłoneczne. Wkładamy wtyczkę Teraz mocowanie naszego Wkręcamy tutaj śrubkę I teraz montujemy osłonę przeciwsłoneczną pychając ją na miejsce I na koniec zostało nam zamocować samą lampkę Gdy już sobie zamontowaliśmy naszą lampkę Sprawdzamy czy wszystko działa Sprawdzamy przede wszystkim czy działa nasze podświetlanie ambientowe Dobra, jak widzicie świecą się tutaj diody Teraz pokażę Wam jaki efekt ja otrzymałem I jaki efekt wy powinniście również otrzymać Także to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania co do całego procesu, zadawajcie je śmiało, postaram się wam odpowiedzieć. Także dziękuję serdecznie za zobaczenie mojego filmiku. Zapraszam na mój kanał do subskrybowania i lajkowania. Na razie